Siemka, ja jestem Adacho i zacznę od pewnej małej anegdotki. Na pierwszym roku studiów doznałem kontuzji jaj i to był czas, w którym często chodziłem do lekarza w związku z tym i dużo osób pytało mnie dość regularnie, jak tam moje jaja. I od tamtego czasu nikt tak często jak teraz nie pyta mnie o Adacho Balls, tylko że wtedy pytali jak Adacho Balls, a teraz pytają kiedy Adacho Balls. Na szczęście na oba pytania mam dobrą odpowiedź. Adacho Balls dobrze i Adacho Balls dzisiaj. Dzisiaj rozdział czwarty mangi, która skradła serce nie tylko moje, ale mangi, która skradła serce tysięcy. Mogę chyba powiedzieć, że tysięcy osób w całej Polsce. Myślę, że mogę powiedzieć tak bardzo buńczucznie, że w całej Polsce jest to manga stworzona przez mojego widza Tomka, któremu ostatnio w końcu wysłałem paczkę. Tomek, przepraszam, że tak długo musiałeś na nią czekać. Mam nadzieję, że ci się podoba. Jak ci się nie podoba, to napisz maila, to ci doślę jeszcze drugą, lepszą, żebyś mógł być usatysfakcjonowany z tych rzeczy, które ci wysłałem. Tak czy inaczej, Adacho Balls odrodzony jako Adacho, okładka mówi sama za siebie. Zresztą, jeśli pamiętacie ostatni rozdział, mogę wam tutaj pokazać ostatni panel trzeciego rozdziału, w którym Goku został zraniony przez Zamasu, bo okazało się, że ja w Ultra Instynkcie pokonałem Goku Blacka, ale zszedł jeszcze na ziemię Zamasu. Nieśmiertelny przeciwnik. Goku jest zmęczony, ja jestem zmęczony, bo na pokonanie Goku Blacka zużyłem całą energię. Vegeta też nie walczył, Trunks nawet nie wie, o co chodzi. Trunks jest tutaj chyba tylko po to, żeby dobrze wyglądać. No i okazało się, że niebieskiego Vegerota przed śmiercią nie zobaczę, bo Goku został zraniony, ale Goku ostatkami sił, używając błyskawicznej transmisji, założył kolczyk na moje lewe ucho, kiedy Vegeta miał już kolczyk na prawym uchu. Niestety tylko jeden z nas jest zadowolony z tego obrotu spraw, ale teraz wygląda na to, że będziemy obserwować walkę. No właśnie, kogo? Vegacho? Adagety? Trudno powiedzieć, jak tutaj Tomek to ugryzie. I dosłownie minutka jeszcze podziękowania dla Łukasza i Eli, którzy wysłali mi niesamowitą paczkę. Ja wiedziałem, co będzie w tej paczce, także nie nagrywałem na ten temat odcinka, ale chcę o tym wspomnieć. Łukasz i Ela wysłali mi soundtracki, normalnie japońskie wydanie soundtracków z klasycznego Dragon Balla i kolekcję soundtracków z Dragon Balla Z. Nie pokażę wam płytki pierwszej, bo mam już ją włożoną do wieży, akurat sobie przed odcinkiem słuchałem. Wszystko w pięknie zapakowanej takiej kartonowej oprawce. W środku jest jeszcze książeczka z japońskimi literkami, których ja przeczytać nie mogę, bo nie umiem, ale to bardzo mi pomoże w tym, żeby zrobić ranking soundtracków z Dragon Ball Z. I bardzo również dziękuję za liścik przeczytany, oczywiście, za tutaj dedykację, bardzo ładną pieczątką z Goku. Bardzo, bardzo wam dziękuję, bardzo doceniam takie prezenty. Mówię wam, gdyby nie wy, to nie byłoby szansy, żeby coś tak świetnego zawitało na mojej półce albo też w mojej wieży, bo już jedna, tak jak mówię, płyta jest włożona, słuchałem sobie dzisiaj tej muzyki. Serdeczne dzięki, z głębi serca jestem wdzięczny za to, bo mówię, nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek coś takiego pojawiło się na mojej półce, gdyby nie wy. Ale przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do rozdziału czwartego mangi Adacho Balls. Witam w kolejnym, czwartym już rozdziale. Mam nadzieję, że i tym razem spodoba się historia, jak również rysunki, które teraz starałem się wyjątkowo dopieścić. W komentarzach i wiadomościach prywatnych widziałem osoby, które wyraziły chęć pomocy w rysowaniu tej historii. Wiem, że manga mogłaby na tym zyskać, ale chciałem zrobić ją od początku do końca sam, więc dziękuję za oferty, ale Adacho Balls do ostatniego rozdziału pozostanie tylko moim projektem. Zwłaszcza, że Tomek mówił, że rysuje tę mangę, żeby się nauczyć rysować, prawda? Także jeśli ktoś by rysował za niego, no to nie miałoby sensu. Tym bardziej, że piąty rozdział będzie już prawdopodobnie rozdziałem finałowym. Wielki finał Adacho Balls już niedługo. Piąty rozdział. Czuję się, jakby się Dragon Ball kończył, kurwa. Czuję się, jakby Dragon Ball kończył. PS. Wciąż nie mogę uwierzyć, jakim cudem mimo sprawdzania paneli po kilka razy nadal pojawia się tak wiele literówek. No cóż, musicie mi wybaczyć, ale widocznie fani Dragon Balla nie tylko nie potrafią czytać, ale też pisać. Miłego. Naprawdę czuję się, jakby, nie wiem, jakby Dragon Ball miał zniknąć przez to, że tutaj zostało ogłoszone już, że Adacho Balls najprawdopodobniej będzie się kończyło w rozdziale piątym. Ale póki co jesteśmy w rozdziale czwartym. Idziemy dalej. Tata? Faktycznie tutaj ten Trunks jest dopieszczony, muszę powiedzieć. No, jest tutaj oczywiście na całej stronie narysowany, ale jest tutaj faktycznie dopieszczony w porównaniu do tego, co było ostatnio. To kreska jakaś taka bardziej gładka i cieniowanka tutaj na chustach i na ubranku?
i w ogóle wszędzie. Zaraz prawdopodobnie zobaczymy wynik fuzji Wegety i mnie. I nie wiem, jak ona będzie wyglądać. Czy będzie miała zakola? Zrobimy zakład w komentarzach. Jak myślicie, czy ta fuzja będzie miała zakola? Bo ja tutaj w mandze jestem łysy. No, na pewno. Okej, ja już nie mogę się... Co to jest? Wegeta? Zabasu... Zabasu dobi mnie! Aż tak źle? Czy jest aż tak źle? Zamasu dobi mnie! No nie, jest aż tak źle? Czy on będzie miał zakola do pleców? Okej. Okay. Nie, pokaż mi go, no pokaż mi go! Kaioshin się pojawił z Gołasu. Mam nadzieję, że nie jesteśmy za późno. Tam, to chyba Trunks! Trunks, Beerus i Whis wszystko nam wytłumaczyli. Przylecieliśmy z Gołasu, żeby Trunks nawet nie słucha. Trunks już nawet nie słucha, on ma zawał. Trunks jest zatkany. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? He? No. Jezus Maria, pokaż mi tego. Pokaż mi go. Kim ty do cholery jesteś? Co to za fryzura? Nie domyślasz się? Jestem tym, który narodził się, żeby cię pokonać. Jestem fuzją Wegety i Adacha. Jestem... Kurwa, co to jest? Co to jest? Co to kurwa jest? To jest jakiś Ferdynand Kiepski, którego kopnął prąd. Wedecho! Wedecho! Oj, zobaczcie, to są jeszcze te zaokrąglone zakola. Zaokrągliłem trochę te zakola Wegety. Co to jest? Boże, jak to wygląda, ten zaros! Wedecho! A to jest Wedecho! Blue! Wedecho Blue! Jezus Maria, czego ja dożyłem? Koniec z moim krzyczeniem Wegerot niebieski. Od dzisiaj krzyczę Wedecho Blue. Jasna cholera, on to jeszcze w kolorze zrobił. Ja pierdolę. Nie, no ten Ferdynand Kiepski tutaj jest. Jeszcze ta pozycja tutaj, jak Vegito, prawda? Pierwszy raz się pojawił w Majin Busadze. Yosha. Wedecho Blue. Nie, no przecież Wedecho Blue powinien Zamasu wytrzeć podłogę. To jest zwykły Zamasu, który jest nieśmiertelny. Tylko teraz pytanie, czy Zamasu będzie mógł się odrodzić? Czy będzie mógł się odrodzić po tym wszystkim, prawda? On jest nieśmiertelny, więc może jego dusza by się odrodziła jako wszechświat. Ty nędzna istoto. Śmiesz sprzeciwiać się Bogu? Nic się nie dzieje. Zobaczcie, on uderzył mnie w ogóle? To był jakiś cios? Nie, nie, Zamasu. Obrażenia zadaje się. Tak! O kurwa! Co zrobiłem z niego Terminatora? Nie no, Tomek, co tutaj jest za surowość w tej mandze? Patrzcie na jego twarz! Zabiję! 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 Zdarłem! Nie no, przecież to jest jakiś Peggy 18 tutaj. Zdarłem mu normalnie połowę twarzy, a jego włosy wyglądają jak ucięty szczypiorek do jajecznicy. Trunks, co to się stało? Kto to jest? Goku-san został ranny, więc Adacho i tata użyli kolczyków, żeby się scalić. Co za niesamowita moc! W tym świecie byłem twoim uczniem, ale nie wiedziałem, że potary tak działają. Co takiego? Przeszedłeś rytuał na ucznia Kaioshina? To tak, dlaczego pytasz? Szybko, chodźmy do Goku, może jeszcze będziesz w stanie mu pomóc. Leczenie. Leczenie to jest to, co Trunks miał w mandze, prawda? Więc tutaj ten wątek podejrzewam, że też jest tak w ten sposób ugryziony, bo Trunks w anime nie potrafił leczyć, ale w mandze, przez to, że był właśnie uczniem Kaioshina, miał jeszcze tę możliwość leczenia. Bo nigdy tak naprawdę nie przestał nim być oficjalnie, no nie? Więc Trunks się do czegoś przyda najwidoczniej. Wedacho po prostu tutaj robi smooth criminal i jakieś inne uniki. Ależ podwrotkowy, wsiu! Cios z Zamasu nie trafia, ja z uśmiechem, ja, my z Wegetą. W zasadzie to już nie jestem ja. To już jest Wedacho, to już jest inny byt. Wedacho, ależ siarczystym podwrotkowym wybija zęby Wege... O, patrzcie, tutaj myślałem, że to Kaioshin doskoczył, a to... Aha, bo on się regeneruje, okej. Ja teraz tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego on ma normalnie znowu twarz. Zamasu jest w stanie się regenerować, więc sobie odrodził tę skórę, którą mu przed chwilą zdarłem. Widzę, że nadal nie rozumiesz. To jest cios! Wykrzykuje Wedacho, zatapiając pięść w brzuchu Zamasu. Zobaczymy, jak daleko sięga jego regeneracja. Czy będzie w stanie odradzać się po każdym... Podobają mi się te onomatopeje, zajebiste. Sru! Klap! To są po prostu te polskie onomatopeje. Cy!
To nawet nie jest walka. Nie ma sensu tego ciągnąć. Podoba mi się to, że Wedacho nie ma brwi dragonbolowej, w sensie ma kształt brwi dragonbolowy, ale nie są one pełne, tylko są takie włoskowate, jak normalny człowiek. Takie rzadkie brwi ma. Nie wierzę, do czego ja dożyłem? To jest mój mokry sen. Mi się to autentycznie będzie śniło przez następny tydzień. Nie ma sensu tego ciągnąć. Oj, rolka mi się właśnie dlatego chce klikać. Mi się rolka w myszce pieprzy. A mogę to ten? O, mogę też klawiaturą przeklikiwać. To będę klawiaturą przeklikiwał. Zamasu wstaje z kolan, ale Wedacho już stoi naprzeciwko niego. Czas to zakończyć. Ależ fryzura tutaj mu faluje. Te resztki włosów, które jeszcze tam są z tyłu, gdzie łysienie androgenowe jeszcze nie zawitało. One falują. Falują niczym flaga triumfalnie na wietrze. Błękitne włosie Wedacho faluje podczas kiedy Wedacho przygotowuje ostateczny atak. Czas to zakończyć. Czy będzie w stanie dobić co? Nie! Nie! W tym momencie? Ależ tu pięknie narysowany. Nie! To się skończyło naprawdę tak szybko? Fuzja wykorzystała już całą siłę? Moc podtrzymującą scalenie? No nie. Ale przynajmniej teraz mogę mówić, że to jestem ja. Bo jestem znowu Wedacho tutaj. Znaczy on. No głupio mi tak mówić, że ja, ale w sumie to tak to wygląda. Pospieszcie się! O, to w sumie Fuzji mógłby tutaj podkładać głos Gołasu. Pospieszcie się tam! Fuzja się skończyła! Ich moc musiała być zbyt wielka, żeby utrzymać scalenie! Ale voice crack. Co? To już? Jezu, wreszcie! Vegeta płacze! Vegeta płacze! Ja już zawiedziony jestem, że to już? O nie! Zamasu nas uderzył, a ja jestem przytulony z Vegetą. Zapłacicie za to! No nie! Jezu, wreszcie! To jest mistrzostwo! Ojeju. Co tu się dalej będzie działo, skoro to jest to nawet nie jest połowa rozdziału? Jak to zostanie rozwiązane? Bezczelne robale, gincie! Leżymy razem z Vegetą, wycieńczeni! Trunks wchodzi nas uratować! Trunks! Nie tak szybko, Zamasu! Trunks przetransformowany w SSJ. Zobaczymy, czy był w stanie uleczyć Goku. No Goku w Super Saiyanie Blue powinien sobie lepiej radzić niż Trunks, prawda? W Super Saiyanie. Zobaczymy, jak tutaj Zamasu jest silny. Ale podoba mi się, jak Trunks trzyma ten miecz, prawda? O tak. Ależ tutaj jest... Nie no, powiem wam, że rysunki... Trunks jest tutaj świetnie rysowany w tym rozdziale. Ej, Vegeta, który płacze, też jest zajebiście narysowany. Ja zresztą, jak odskakuję, tutaj odlatuję, też fajnie tutaj. A na Tomie, kurde, Tomek, uważam, że ty od zawsze umiałeś rysować. Ty mówiłeś, że tę mangę rysujesz, żeby się nauczyć rysować. Goku w blue wyleczony! Wlatuje tutaj z buta, wysyłając Zamasu hen daleko. Tato, Adacho, możecie wstać? Jeszcze żyjemy. Zabiję gnoja. Mnie? Mnie czy Zamasu? Jeszcze żyjemy. My! Vegeta nie powiedział czegoś w stylu, nie ma żadnego my. Myślę, że podamy sobie rękę na sam koniec. Myślę, że będzie podanie ręki na sam koniec. Nie będzie litości, mówi Zamasu. Dawać! O! Wszyscy się powerupujemy? Ja tak umiem? Vegeta włącza blue, Goku jest już w blue. Fajnie, że tutaj zobaczcie na strój Goku. W miejscu, w którym miał zranienie, jest dalej rozerwane gi, ale zostało to już zasklepione, więc... materiał jest dalej zniszczony. Świetnie to wygląda. Trunks również się power-upuje, jest włączony, to chociaż według mnie Trunks powinien już dawno mieć SSJ2. I ja się jeszcze power-upuję, ja miałem Ultra Instynkt! No to może, nie wiem, Trunks by mnie też wyleczył, co? Nikt tutaj oprócz mnie nie ma Ultra Instynktu. Ja się nie przechwalam, ja tylko tak mówię, bo... No dobra, zobaczymy, czy... Zamasu nie ma opcji, żeby sobie poradził. O! Goku i Vegeta wylotują na pierwszy plan, będą grać tutaj pierwsze skrzypce. Galik, Kamehame, wykrzykują chłopaki. A co ja tutaj będę... Co ja tutaj dodam? Co razem z Trunksem? Tak tylko będziemy patrzeć? Wystrzeliwują Zamasu i faktycznie tutaj zranili go. No, jest jeden Zamasu na trzech potężnych Saiyan i jeszcze ja tam jestem. Ja mogę im kibicować. Gambare! Gambare Trunksy-san! Ale biorąc pod uwagę, że tutaj Zamasu musi się regenerować, może będzie chodzić o to, że nie damy mu w ogóle wytchnienia, nie damy mu czasu na regenerację. Przebił Zamasu! Zamasu wypluwa krew! Goku przytrzymuje mu rękę, Vegeta przytrzymuje drugą! Adacho teraz! O nie! Uderz go, nie! Ja już wiem, że to będzie żałosne. Uderz go najlepszym, co masz! Ja już wiem, że to będzie żałosne. Że ja nie mam żadnej techniki, że go po prostu, nie wiem, kopnę w jaja na przykład.
O, kopnę go w jaja, to byłoby dobre. Trunks go przebił, Zamasu jest trzymany przez Goku i Vegetę. Aj, przez ten cały czas nie wymyśliłem żadnego fajnego ataku. Wiem! Co to kurwa jest? A da ho! Ależ tutaj biegnę pięknie, zobaczcie! Balls! Kurwa, płaczę! Nie wierzę w to! Adacho, balls! O kurwa! Myślałem, że ja go kopnę w jaja, a nie uderzę go w twarz jajami. Tak, balls. No dobra, zobaczymy, czy ten atak jakkolwiek zrani Zamasu. Być może obniży jego morale. Myślę, że tutaj możemy w ten sposób to... Uuu! Boga po buzi! Trójka Saiyan nie wierzy własnym oczom. A ja dzisiaj mówiłem, że doznałem kontuzji w pierwszym roku studiów. Ty bezczelny! Boga po buzi! Co ja kurwa patrzę? Co ja czytam? Co ja czytam? To nie było super efektywne, używając tutaj nomenklatury pokemonowej, że tak powiem. Jeżeli to było najlepsze, co... Vegeta mówi... Jeżeli to było najlepsze, co mamy, to czas umierać. Nie, to nie może się tak skończyć. Trunks, Vegeta, pozwólmy walczyć Goku, on musi wygrać. Co? Niby w jaki sposób? Cóż, Goku ma niesamowity plot armor. Tak jak mówiłem... Plot armor. Tak jak mówiłem, pochodzę ze świata, w którym wasza historia jest mangą. I to on jest w niej głównym bohaterem. Goku-san? Głównym bohaterem? Więc to dlatego zawsze jest krok przede mną. Dlatego to on pierwszy został Super Saiyaninem. Całe moje życie. Moja duma. Ja! O! Nie mówcie mi, że Vegeta w tym momencie... Nie, Vegeta w tym momencie nie może niczego odblokować, no bo przecież nie jest głównym bohaterem. Ale być może Vegecie coś w końcu uświadomiłem teraz. Być może mu w głowie coś przeskoczy. Nie będzie próbował Goku za każdym razem prześcignąć, bo będzie wiedział, że to jest niemożliwe. Tak jak pokonać Aralkę w walce gagowej. Niech to szlak! Zobaczcie, jak on jest pięknie narysowany! Ja pierniczę, jak on jest zajebiście narysowany. Jak jego twarz wygląda rewelacyjnie. Tato! Vegeta! Co tu Vegeta włącza? Nic nie włącza. Się wściekł po prostu. Wściekł się! Zamasu! Tym, który cię pokona, będę ja! O kurde, jakiś Final Flashek tutaj wlatuje, ale to nie jest Blue Evolution, to jest Blue Evolution. To jest dalej Vegeta w Super Saiyanie Blue, ale wiemy, że Saiyanie mają tendencję do tego, żeby się bardzo wzmacniać pod wpływem emocji. Przecież Vegeta w Super Saiyanie 2, po tym jak Beerus uderzył Bulmę, był silniejszy niż Goku w Super Saiyanie 3 we wcześniejszej walce z Beerusem, więc wydaje mi się, że tutaj Vegety poziom mocy poszybował do góry. Tato, nie! Ziemia! Ziemia nie wytrzyma! Spłoń w piekle, sukinsynu! Final Flash! Wykrzykuje Vegeta. Nie mówcie mi, że ta historia zakończy się Final Flashem Vegety. I jeszcze ja zobaczę na własne oczy Final Flasha! Tylko żebym to przeżył. Wystrzelił go! Oj! Zamasu jest trafiony tym atakiem! I jeszcze technika Vegety na sam koniec! Da! Ale Vegeta wścieknięty! Boom! Sru! Pist! Jeb! Vegeta, przestań! Tato, dosyć! Tak jest! Pokaż mu! I zapamiętaj, to ja jestem numerem jeden. Vegeta wrócił do bazowej formy. Zobaczymy, czy to dlatego, że się zmęczył, czy może jest pewny, że Zamasu już nie żyje. Tak jest! Pokaż mu! Ależ krater! Zamasu, czy on... Czy to koniec? Nie, wątpię, żeby to było takie proste. Czy to koniec? Czy to naprawdę koniec? Czy Zamasu został pokonany po tej kanonadzie ciosów? No jego ciało mogło zostać zniszczone, jeśli nie byłby w stanie się regenerować, no to mamy jeszcze problem chyba z niebem Zamasu, co? Nie, regeneruje się z kulki! Tam! On się regeneruje! Ten glut mi kogoś przypomina. Co to ma znaczyć? Co to znaczy? Co to znaczy? Kogoś przypomina? Majin Buu? Nie, o co tu chodzi? O! Co? To... To jest kurwa... To jest czapka przeklęta!
tym glutu! Czapki już nie ma, bo poszła na licytację na rzecz akcji Pomaganie Zajechanie. Teraz jest jej reinkarnacja, która tutaj wisi w innym kolorze. Nie, to nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego. Czapka w glucie, kurwa, to jest po prostu mua, bueno, majstersztyk, zajebiste nawiązanie. Nie wiem, czy to śmiech, ale zamasu się zregenerował. Patrzcie na mnie, czcijcie mnie, oto wasz Bóg, sprawiedliwy, nieśmiertelny, piękny! Ja się wczuwam, kurwa, ja się wczuwam w to. Piękny? Wyglądasz, jakby cię rysował pijany nam Yamamuro. Drań chyba naprawdę jest nieśmiertelny. Trunks, wybacz, ale tym razem chyba nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Aż mała chce poczytać. Mała, chodź, załapiesz się na końcówkę. Naprawdę? Czyli jesteśmy w stanie go pokonać, ale on się non-stop regeneruje. Nawet się z jakiejś kulki zregenerował, z gluta. O kurde, no to co, Mafuba do Pysiobidonu? To wasz koniec, mówi Zamasu. Co tu leci? Mała. Co to leci? Mała, to ty? Coś leci z kosmosu. Zlatuje na ziemię. Wygląda troszeczkę jakby Beerus z Whisem lecieli. Ale nie sądzę, żeby oni się... Chociaż kurde, trudno powiedzieć. A ty to kto? O, a ciebie to się tu nie spodziewałem. Ty? Co ty tu? Kto to jest? Ostatni panel. Teraz będziemy mieli. Za chwilkę. Kto to jest? Jak myślicie, kto to jest? Zeno? Nie, to jest jedna osoba. Ciebie, ty, co ty tu? Beerus? Kto to jest? Kto to jest? Dobra. Przewinam. Daishinkan! Daishinkan przyleciał! Witajcie. Bogów zniszczenia nie ma, bo nie ma Kaioshinów, bo Zamasu wszystkich pozabijał. Zeno jest jeszcze w tym świecie, ale Daishinkan się zainteresował. Ciąg dalszy nastąpi. Daishinkan przyleciał? Okej. Wow. Ależ rozdział. No nie, no jeszcze fuzja na samym początku. Tomek, jesteś kurwa mistrzem. Owacje na stojąco po raz kolejny. Kłaniam się w pas. Za każdym razem brakuje mi słów. Przecież to jest jakaś magia. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Tomek, jeśli napisze komentarz, to ja tradycyjnie ten komentarz przypnę. Możecie mu napisać w komentarzu jakieś miłe słowa, żeby go podbudować, żeby mu podziękować. Tomek, naprawdę, ja nie wiem, co ja za każdym razem mam mówić. Już sam fakt, że coś takiego się tworzy. Ja nie jestem w stanie się przyzwyczaić do tego, że ta manga istnieje. Nie jestem w stanie się przyzwyczaić do tego, że jestem wrzucony, że moja postać, moja osoba jest wrzucona do tej historii. Nawet jeśli, sam fakt, że moja osoba jest wrzucona do historii, to jest jedna sprawa, ale ta historia jest ciekawa. To jest zajebiście napisane i zajebiście narysowane. To jest humor, zrozumienie świata, zrozumienie Adachowers. No przecież ta czapka w tym grucie to jest jakieś mistrzostwo totalne. Nie mam słów na ciebie, Tomek. Mam naprawdę nadzieję, że kiedyś będę miał przyjemność spotkać cię na żywo, uścisnąć ci rękę, pokłonić ci się i jakkolwiek ci się odwdzięczyć. Naprawdę. Kurma, to jest coś niesamowitego. Dziękuję ci za to, co robisz. Całego serca ci za to dziękuję. Nie mogę się doczekać piątego, ostatniego rozdziału mangi Adacho Balls, który nie wiem, kiedy wyjdzie. Być może za 2 miesiące, być może za 3. Rysuj sobie, kiedy chcesz. Rysuj sobie w wolnych chwilach. Jestem pewien, że my wszyscy poczekamy. Obawiam się tylko jednej rzeczy. Że jak już piąty rozdział wyjdzie i to będzie faktycznie koniec, to i tak ludzie będą pisać, kiedy Adacho Balls. Nie chciałbym, żebyś do końca życia musiał tego słuchać, żeby to za tobą chodziło, ale myślę, że to tylko będzie dowód tego, jak zajebistą rzecz stworzyłeś, jak wielkie dzieło stworzyłeś. Ja mogę to nazwać dziełem. To jest autentycznie moja ulubiona fanmanga. Też ze względu na to, że jest tam wrzucona moja osoba, ale jest to polskie, jest to zrobione przez mojego widza, jest tutaj naprawdę wszystko. Nie, ja się nie śmieję przy żadnej innej takiej mandze. Żadna inna manga nie była nawet blisko, żeby mnie tak rozbawić. Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Tak jak powiedziałem, jeśli wam się podobało, zostawcie ocenę, zostawcie suba na moim kanale, żeby niczego, absolutnie niczego nie przegapić, a na pewno nie przegapić piątego rozdziału mangi Adacho Balls, który nie wiem, kiedy wyjdzie, bo ja tej mangi nie rysuję. Całe szczęście, rysuje ją Tomek i dajmy Tomkowi czas, dajmy mu przestrzeń, żeby robił to z przyjemnością, a nie z jakiegoś przykrego obowiązku. Tyle ode mnie.
Bawiłem się wyśmienicie. Nie zawiódł mnie ten rozdział ani trochę. Każdy z tych rozdziałów dla mnie to jest 10 na 10. Nieironiczne. Naprawdę. Ja nie wierzę, jak można tak naprawdę cały czas trzymać ten poziom. Za każdym razem świeże jakieś żarty i tak dalej. Przecież to jest niesamowite. Nie przedłużam. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Na razie. Cześć. Ciao.